No to Jurek Gnieciak, no dobrze, no to jest tak, to jest rolnik. No i wszystko się to teraz zgadza. Jest 11. No i wszystko się zgadza. To było to, to teraz nasze... jest 11, tak? Tak, no jest, gra. No jest mi trudno tutaj brać udział w tych przygotowaniach i organizacji obchodów, jakbym był w Polsce. Czasami to aż mnie skręca, żeby być tam. Ja się pocieszę, bo ty jesteś już no, z tym pokoleniem założycieli, ale tu są teraz młodzi chłopcy, którzy wtedy, w tych 80-tych latach, oni mieli po kilkanaście lat i chciałem cię pocieszyć, że coś po nas zostało, nie? No. Trochę. Nie wszystek umrę, non omnis moria. Wariat czy prowokacja? A Zbyszek, na to mówicie, panie, nie martwi. Te znaczki niedługo będą oficjalnymi środkami płatniczymi w Polsce. A to jest znaczek fotograficzny, bo ja to robiłem, jeszcze nie umiałem tej techniki, nie znałem Jacka. Potem jak Jacka poznałem, żeśmy drukowali pierwsze znaczki. Była wiosna, 82 rok. No i już byliśmy trochę tą walką taką związkową, zmęczeni. Wtedy zrozumieliśmy, że tej solidarności, o którą chcieliśmy, którą marzyliśmy, nie da się ani wymodlić, ani wyprosić, ani wynegocjować, że trzeba ją wywalczyć. Przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną. Poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania. Od samego początku, kiedy się dowiedziałem, że taka organizacja istnieje, wstąpiłem i jeżeli pamięć mnie nie myli, to po paru miesiącach osobiście przez Hanię Łukowską Karnię i Kornela Morawieckiego byłem zaprzysiężony jako kadrowy członek Solidarności Walczącej. Potem moja działalność wynikała z przynależności do Solidarności Walczącej, czyli miałem różne zadania do wykonania i jak najlepiej mogłem, tak je wykonywałem. Spróbuj układać bibułę miastami, w jakich się ona ukazywała. Franek jest najbardziej do gazet. Jaruzelski musi odejść. Chodząc do dziadka, to pierwszą rzeczą, którą słyszałem, to była Wolna Europa. Później porwał mnie wybór papieża naszego na stolicę Piotrową i zryw solidarnościowy z tamtego okresu, gdzie człowiek żałował, że ma za mało lat i nie może się w to wszystko włączyć. Jedyną strukturą prężnie działającą we Wrocławiu to była struktura Solidarności Walczącej. Na studiach to uczestniczyłem tu we wszystkich demonstracjach. Natomiast przede wszystkim budowałem struktury młodzieżowe. I na Dolnym Śląsku powstała największa struktura młodzieżowa. Pierwsze numery pokazywały się na ramce i to tak wyglądało. Tak jak mi opowiadałeś, jak się tworzy tak, tej ramce. Tak. Działalność w Solidarności Walczącej była tak istotna, że osobom, które nie chciały wybierać mniejszego zła, tylko chciały prawdę nazywać po imieniu i to, co w piśmie stoi, że tak ma być tak, nie to nie. Jeżeli to jest okupant Polski, to trzeba go nazywać po imieniu. Nie trzeba iść na bankiet z panem Kiszczakiem i z mordercą pić wódki po to, żeby umożliwić wyjście z komunizmu do jakiegoś dzikiego kapitalizmu. Takich miejsc do nadawania miałem 9. Te niebieskie punkty to są moje nadajniki. Tu Radio Solidarności Walczącej. Słuchasz Radia Solidarności Walczącej. Przepraszamy za wejście na bieżący program. Te żółte punkty, właśnie to są pelengatory, urządzenia, które miały mnie znaleźć. Złapać, do tiurmy wsadzić, ukać, trupić. To były urządzenia mechaniczne, elektroniczne, które szukały moich nadajników po terenie całego Wrocławia. Ten nadajnik, żeby zaczął nadawać, to trzeba było pracy wielu ludzi. Ktoś go musiał skonstruować,
Ktoś go musiał zmontować na zachodzie, bo to wszystko są części zachodnie. Znam kobietę, która przeładowywała tiry, żeby ten nadajnik do mnie dotarł. Znam ją osobiście. Jak ja zrozumiałem, że ta kobieta naraża się, to wymyśliłem taką metodę, żeby te nadajniki nie szły na straty. Stworzyłem grupę, która nadawała ze swoich mieszkań. Każdy z nich miał taki nadajnik zamontowany w domu. I w ten sposób przywiązywałem ich jak gdyby do tego nadajnika. Wydawaliśmy największą w kraju gazetę w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. To był Międzyszkolny Komitet Oporu Ruch Młodzieży Niezależnej. I nasza działalność przede wszystkim w środowisku szkół średnich odbywała się. Tutaj była drukarnia. Mimo kilku rewizji Służby Bezpieczeństwa nie udało jej się nigdy odkryć. Wejście z zewnątrz otwierane było przez system bloczków stalową linką. Wentylacja miała zarówno nawiew podciągnięty kilkumetrową rurą wychodzącą w ogrodzie, jak i wyciągi w poddaniu budynku. Część prądu była pociągnięta poza licznikiem, aby w przypadku rewizji i wyłączeniu w domu wszystkich odbiorników elektryczności można było tam palić światło, a licznik by się nie kręcił. Gdy tam siedzimy nad bimbrem, ojczyzna nam umiera, gniją w cenach koledzy, wolno się kręci powielacz. Powstała drukarnia, jedna z największych i najlepiej zamaskowanych w podziemiu. Ze względów bezpieczeństwa pracowało na zmianę tylko dwóch drukarzy. Grozi nam za to wyrok 10 lat więzienia. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Drukarz zaczynający pracę nie wychodził z dziupli przez kilka dni i nocy. To mu się przyda. Tuż przy kościele świętego Stanisława Kostki, w którym wygłaszał swoje homilie ksiądz Jerzy Popiełuszko, mieliśmy tak zwaną skrzynkę, czyli mieszkanie, z którego zabieraliśmy gazetki, ulotki, znaczki pocztowe. Nigdy nie zostało ono namierzone przez Służbę Bezpieczeństwa, chociaż w tym samym domu miała ona dwa lokale konspiracyjne, z których między innymi filmowano demonstracje po mszach świętych za ojczyznę. Naszą walkę o wolną Polskę podjęliśmy w tej strukturze, a nie w innej, dlatego, bo była to struktura, która nie chciała reformować komunizmu, nie chciała tego komunizmu naprawiać, chciała z nim walczyć, chciała go pokonać. Po zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki jedynie Solidarność Walcząca monitorowała, że nie możemy pozwolić na bezkarne mordowanie naszych kapelanów i Solidarność Walcząca wezwała do protestów. Siły porządkowe i ZOMO i ta Służba Bezpieczeństwa to zjechała z całej Polski do Wrocławia. Tłumy były, które przyszły na demonstrację, ale było widać, że nie mamy szans. Jak pierwszy raz krzyknąłem Solidarność, to miałem sucho w gardle ze strachu. Drugi raz koledzy za mną powtórzyli, trzeci, no i ta grupa ZOMO i tych SB-ków rzuciła się. Ja w tym momencie rzuciłem do góry, taki miałem plik ulotek zwiniętych. Popatrzyli do góry. Ten moment ich zawahania to był ich błąd, który nam pozwolił rozwinąć całą demonstrację, bo wtedy ludzie zauważyli te ulotki i doskoczyli do nas, jak gdyby ich odcięli od nas. Gdzieś niedaleko patrol jednego z nas zatrzymał. Bijemy jego zdrowie w więzieniu. Bito mnie bardzo długo, bito mnie z pięści, kopano, skakano po mnie, po całym ciele. Sierżant Ogrodnik, który był tym głównym, tym, który mnie bił, przykuł mnie
kajdankami do krzesła, tak żeby miał ręce z tyłu. I bił mnie tak długo i kopał, aż straciłem przytomność. Później, nawet podczas przewożenia mnie do aresztu, okładano mnie jeszcze pałami solidnie, jak wsiadałem do radiowozu. Powodowało to, że miałem potworne bóle, nie mogłem się normalnie w więzieniu poruszać, nie mogłem wejść na łóżko, bo mnie tam trzymano jako takiego bardzo niebezpiecznego. Siedziałem sam na pojedynczej celi i na spacerniaki też sam chodziłem. Nawet jak kolegę spotkałem tam w więzieniu, złodziejem był, po prostu siedział tam w Warszawie, no to jak mi tam pomachał, no to od razu wyłapał 2 tygodnie twardego, bo jakieś tam kontakty z politycznym chciał mieć. Jedno przesłuchanie bardzo pamiętam. Grożono mi bronią, przystawiano mi tą broń do głowy, kazano mi się tam wieszać gdzieś na jakiejś mapie. To było coś nieprawdopodobnego, ale nie to było najgorsze. Najgorsze były przez aresztowania na 48 godzin, ponieważ ich około było 50. Podziemia Polskiego Solidarności Walczącej nie byłoby, gdyby nie nieśli nas bezimienni często nasi przyjaciele, członkowie, którzy dawali nam pomoc organizacyjną, dróg, mieszkania, pieniądze, którzy nas osłaniali samym swoim istnieniem. Kornel ukrywał się w zasadzie w 50 paru mieszkaniach. Tak naliczyliśmy te mieszkania. Ale oczywiście to są mieszkania, w których spał, w których mieszkał co najmniej tydzień. Ale to nie jest wszystko. Było dużo, dużo więcej mieszkań w koło. Bo w momencie, kiedy się ukrywał w jednym mieszkaniu, to obsługiwały te mieszkania jeszcze mieszkania wokół. I te mieszkania były do spotkań. To musiała być osoba zaufana, osoba musiała mi polecić mieszkanie. Rozmawiałam z właścicielami, rozmowy były różne. Jedni na przykład mówili mi, że się niczego nie boją. No tych najbardziej się bałam. Więc rzeczywiście patrzyłam ludziom głęboko w oczy i decydowałam. Te lata, bo to już można powiedzieć, że w sumie on kilka lat u nas mieszkał, nie? Z przerwami oczywiście, że to były wieczne i niekończące się rozmowy. Od popołudnia, kiedy Mateusza kładliśmy spać, wtedy już mieliśmy trochę więcej wolnego czasu, to się siedziało w kuchni, która była wielkości znaczka pocztowego, pamiętam tą kuchnię? I siedziało i się gadało i to. Bo w zasadzie to były 4 mieszkania rodziny, w których Kornel bywał dłużej, krócej, była nawet przecież właściwie, no drukarni to nie było, ale u babci przecież był główny ten kolportaż. U babci był główny kolportaż, u babci tak. Marty, no. Tak, główny kolportaż. Tak. Moja babcia to była zresztą świetna, się babci pytała, nie, babcia, ty się nie boisz, a babcia moja. Pamiętasz babcię, 1,58 m, wzrostu 120 kg żywej wagi, siedziała w fotelu i tak na mnie patrzy, mówi, dziecko, a co oni mogą mnie zrobić? Nawet mnie ja nie wyniosą z tego mieszkania. To była właśnie twoja babka i prababka. W pewnym momencie nie wiedziały, że babcia tam na powielaczu coś robi, a że u babci Marty jest, o ile wiem, to było takie w centrum łączności. No tak? Prawda była taka, ale że to, co babcia Irka napisała, to babcia w powielaczu. Tak, babcia Marta rozprowadzała. Taki... Mateusz miał trudne dzieciństwo. Nie wolno mu było dzieci przyprowadzać do domu. Ja to pamiętam. Jakoś nie odczułem. Jedyne co to, że tak powiem, było ograniczone w oglądaniu telewizji, bo jak mieszkał w pokoju, w którym był telewizor. No filmów z Bondem u nas nie puszczali, był za to Klos i czasami z uśmieszkiem na ustach oglądałem ten serial. Współpraca z SW zaczęła się w stanie wojennym. Poznałem człowieka, któremu mogłem rzeczywiście zaufać, bo był to jeszcze z sierpniowej Solidarności dość wysoko postawiony działacz. Powiedziałem, że jestem werbowany, jest możliwość wejścia w jakiś tam sposób w te struktury, prawda, SB, przewąchania, co oni robią. Od razu było postawione, że o mojej rzeczywistej roli będzie wiedział tylko ten jeden człowiek, przez którego łapie kontakt, nikt poza tym. A Kornel, chcąc mnie uwiarygodnić, nawet wypływały od niego takie propozycje, żeby jakąś fikcyjną drukarnię zasypać, coś takiego, żeby coś im dać. Ale uznaliśmy, że gra jest niewarta świeczki.
Oczywiście forma meldunków idących do kornela Morawieckiego no, musiała przybrać formę pisaną, no, więc brało się maszynę do pisania, taki papier przebitkowy, śniadaniowy kiedyś taki był, kalka, trzy kopie, pierwsze trzy kopie podarte, spalone albo spuszczone do kibla, czwarta z zamazaną czcionką pakowana w paczkę papierosów, jeżeli większe opakowanie od herbaty, no i tak później chodnice do kłębka trafiało do kornela. Przed rozpoczęciem cotygodniowej konferencji rzecznika prasowego rządu Jerzego Urbana dziennikarzy zaproszono na wystawę. Skaner, przenośny odbiornik do nasłuchu częstotliwości, na których pracują m.in. służby resortu spraw wewnętrznych. Ten skaner służył nam do podsłuchiwania policji, służby bezpieczeństwa i przynosił nam wiele radości, ponieważ tak naprawdę to po tym, co tutaj się działo, wiedzieliśmy, czy oni nas słuchają. W ten sposób rozwinął się nasz kontrwywiad. Każde spotkanie Kornela było z nasłuchem. Jan siedział w mieszkaniu. Dopiero wtedy, jak stwierdziliśmy, że jest w porządku, przychodzili inni ludzie. Pisząc polecenie, pilnie udaj się swoimi siłami w rejon pomnika Kopernika. Pomożesz przy rozproszeniu. Jak zrozumiałeś odbiór? No to kto tam wreszcie opowiada odbiór? Z przedszkola, ze szkoły, z pracy szli za mną po prostu nos w nos. No i wreszcie nie wytrzymałam, wzięłam moje dzieci i zaczęłam pokazywać, że ci panowie tu przed bramą, ten. Zbyt zaczęli się zasłaniać gazetą. I co było w nasłuchu? Zebrała obywateli lat 5 do 12 i pokazuje, co robić. Wtedy padła komenda odjechać. Prowadziło mnie co najmniej trzech albo czterech oficerów. Panów interesowało praktycznie wszystko. Czy ktoś pije, czy nie pije, czy ma dziewuchę na lewo, czy nie ma. Tego typu elementy. Inne związane z manifestacjami. No, wiem, obligatoryjnie bywać na manifestacjach, a to mi akurat pasowało. Mieliśmy taką grupkę osób bardzo dobrych w fotografii i w związku z tym można było robić zdjęcia portretowe panów z SB, którzy pilnowali tych manifestacji. Około 100 kart ta kartoteka na koniec działalności liczyła. Oto przedmioty przemycone ze Szwecji we wrześniu. Część z nich była w ściankach zamrażarki. Wykryto je przy pomocy rentgena. Mogę już chyba teraz o tym mówić. Mieliśmy na przykład materiały wybuchowe, które były pod pełną kontrolą. W momencie masakry niewinnych ludzi mieliśmy użyć wszelkich środków w ramach czynnej obrony. Kiedy giną kobiety i dzieci, uważaliśmy, że mamy prawo do czynnej obrony. Obrona, a nie atak, nie terroryzm. I te środki mieliśmy, ale nigdy nie była podjęta decyzja o ich użyciu. Te mieszkania operacyjne. To były bardzo często mieszkania wynajmowane jakiś staruszek, gdzie oficer wcześniej dzwonił, pani się wynosiła z domu, on dostawał klucze, wchodziliśmy do tego mieszkania. Wtedy można było się zasadzić z aparatem fotograficznym i osoby wchodzące do tego mieszkania fotografować, stąd powiększająca się lista zdjęć. Nigdy nie miałem takich propozycji dotyczących przejścia na etat. Nie po to byli tajni współpracownicy. To jednak, że tak powiem, była kasta pariasów. To się dało odczuć, prawda, że ty nie jesteś nasz, ty jesteś po prostu kapuś. Każde pokolenie musi mieć jakąś swoją wojnę i mówię, skłamałbym, gdybym powiedział, że źle wspominam te czasy. Zdarzały się takie elementy, że miałem tego dość. W każdym razie nigdy nie myślałem o tym, żeby wyjeżdżać z kraju, cokolwiek by się nie działo. No jednak uważałem, że coś tam do zrobienia jednak jest i mogę to zrobić. Kornel bardzo się o ciebie zawsze bał. Twierdził, że jesteśmy za słabą mimo wszystko organizacją, że nie potrafimy cię ochronić i że właściwie tobie, kiedy wykryją twoją podwójną działalność, to grozi ci kula w łeb. Te 10 lat to były właśnie te dwa listy gończe, te śledzenia, siedzenie w więzieniu. Ten czas jest bardzo ważny w moim życiu. Ale jednej rzeczy żałuję. Żałuję, że byłam za mało z moimi dziećmi. Mama ma takie poczucie winy, że nas opuściła, że... I ona sama przed sobą się nie chce do tego przyznać. Jest jej z tym po prostu ciężko. Zawsze wszystko kręciło się wokół właśnie tych tak zwanych wielkich spraw. I to była cała esencja, która wypełniała po prostu nasze życie. Każdy na to patrzył z innej perspektywy, no bo byliśmy w różnym wieku, prawda? Ja najmłodsza, brat o 7 lat starszy i siostra 9 lat starsza.
ona to wszystko jakby trzymała. 13 grudnia jeszcze się nie bałam, bo nie wiedziałam, czego mam się bać, prawda? To dopiero był początek. Strachy później przyszły i w zasadzie zostały na bardzo długo, dopóki się z domu nie wyprowadziłam. No naprawdę, dopóki nie opuściłam mieszkania, w którym przeszłam ileś tam rewizji. W tak zwanym podziemiu w latach 80. ja zajmowałem się bardzo różnymi rzeczami, aczkolwiek chyba największa moja aktywność była w pomocy rodzinom osób, które się ukrywały lub które były internowane, a później siedziały w więzieniach. Jak chodziłem po tych domach, to oczywiście miałem świadomość, że mnóstwo z tych ludzi siedzi. Były takie momenty, że oni do domu wracali, za chwileczkę znowu ich nie było. Były zdarzenia dramatyczne z pobiciami i to nawet w stanie ciężkim. Ci ludzie lądowali w szpitalach, później znowu do więzienia. Nie wiem, już teraz trudno mi powiedzieć, dlaczego myśmy tych drzwi nie otworzyli. No i weszli z drzwiami. No ja pamiętam, że był taki moment, kiedy pan tam sięgał do jakiejś szafy i zobaczyłam wiszące kajdanki i broń za jego pazuchą i tak mi się zrobiło wtedy niezbyt przyjemnie. W momencie, kiedy cała chmara panów wtargnęła do domu, mój brat postawił po prostu wszystko na jedną kartę. Ponieważ my mieszkamy na 10 piętrze, więc mój brat wystawił nogę za barierkę na balkonie i powiedział, jeżeli tkniecie mnie w tym momencie, jeżeli po prostu będziecie mnie siłą ciągnęli do domu dziecka, to ja wyskakuję. To było, zdaje się, jak Wiga tutaj miała komunię, bo wtedy to był taki moment, kiedy oni uznali, że mama się na pewno pojawi i chodzili za nami krok w krok. Było widać mnóstwo samochodów, mnóstwo smutnych panów, którzy obstawiali zarówno kościół, jak i później całe okolice. Wtedy pamiętam, w czasie komunii ona strasznie to przeżyła, jak oni tak chodzili. Ona tego nie rozumiała, ona była mała. Umówiliśmy się, że Wigę trzeba wywieźć z Wrocławia, tak żeby mama mogła się z nią spokojnie spotykać. Te spotkania pamiętam jako wielkie wydarzenia, na które czeka się z poczuciem, że w momencie, kiedy spotkam się z mamą, być może wszystko się odmieni, być może moje życie też nabierze innego rytmu, że może wszystko wróci do normy i będzie tak, jak powinno być, a tak, jak nigdy nie było. To wszystko było jedno wielkie szaleństwo i Hanka, gdyby nie ty, to oni by 1000 razy powpadali. Nie, bo to z całą odpowiedzialnością. Ty byłaś osobą, która myślała przede wszystkim o bezpieczeństwie. Kiedy dowiedziałam się, że mama została aresztowana, odczułam pewną ulgę. Ona siedzi w więzieniu, faktycznie to był jakiś taki cios i ból, ale później sobie pomyślałam, no w końcu odsiedzi i wyjdzie z tego więzienia i może się zacznie inne życie. Wieźli na przykład mnie na sygnale do Warszawy. Więc ja się zastanawiałam, jak mnie wiozą na sygnale do Warszawy, to jak wiozą Kornela. Okazało się, że jego wieźli helikopterem, przykutym do helikoptera i do ZOMowca. Kiedy przyjechał Ubek z Wrocławia, to ja się prawie że uśmiechnęłam do niego i zapytałam go, co moje dzieci robią. A on mówił, że moje dzieci rozrzucają ulotki, więc ja mówiłam, że bardzo się cieszę, że moje dzieci rozrzucają ulotki. Całe szczęście. No, miałam taką matkę, że znalazłam się w takim pędzie, prawda, historii. Zdecydowanie jestem dumna ze swojej mamy. Na pewno poświęcenie tych ludzi, na pewno ta determinacja, z którą działali, zdecydowanie nie poszła na marne i przysłużyła się temu, że w Polsce ludziom po prostu żyje się teraz tak jak się żyje, czyli jesteśmy wolni i niepodlegli. Na tej manifestacji byłem razem z waszą mamą, ale na tym zdjęciu raczej nie odnajdziemy. Silniki nie wrażyłeś, tak. Do tej pory utrzymuję kontakt z wieloma rówieśnikami z tamtego okresu. Wszystkie moje dzieci mają chrzestnych właśnie poznanych
w konspiracji? Tak, zrobisz papa Katusiowi? Powiedz, zrób papa Katusiowi, powiedz. Idziemy się kąpać. Papa. Hello. A tu Kornela? U Doroty mój ślub. Pamiętasz Dorotę? Jedną z największych wartości stanu wojennego to jest nasza przyjaźń. Tak? Przyjaźń, która kształtowała się bardzo powoli, ponieważ był czas nieufności, ale potem, gdy do siebie się przekonaliśmy, to jest na takim etapie, że któryś nas się potknie, to 10 rok do niego wyciągamy. Tego nam nikt nie zabierze, to jest nasze. Tego żadna władza nam nie odbierze. Z tym będziemy żyli i z tym zejdziemy z tego świata, tak? Byliśmy organizacją, ale byliśmy też ruchem. To była pewna jakby taka propozycja ideowa, zwłaszcza dla tych, którzy chcieli tą Polskę i w ogóle ten komunizm pokonać, tą Polskę wywalczyć. My, Solidarność Walcząca, byliśmy bardzo ważni. I w konspiracji, i w momentach przełomowych, takich jak Okrągły Stół, byliśmy ważni, bo jakby podnosiliśmy tą poprzeczkę wymagań społecznych w stosunku do władzy. Byliśmy niewygodni, myśmy chcieli wcześniej ilustracji, dekomunizacji, chcieliśmy oderwania się od zależności komunistycznych, chcieliśmy nowy, lepszy świat budować, ale mieliśmy też słabości. Jedną z naszych słabości było to, że mówimy, że chcemy tą władzę pozbawić władzy, ale jakby nie przygotowywaliśmy się do wzięcia odpowiedzialności, do wzięcia władzy w nasze ręce. I nie udało nam się tej cząstki odpowiedzialności za Polskę, cząstki już demokratycznej odpowiedzialności przejąć. Żałuję tego. To, co w piśmie stoi, że tak ma być tak, nie to nie. Jeżeli to jest okupant Polski, to trzeba go nazywać po imieniu. Nie trzeba iść na bankiet z panem Kiszczakiem i z mordercą pić wódki po to, żeby umożliwić wyjście z komunizmu do jakiegoś dzikiego kapitalizmu. Takich miejsc do nadawania miałem 9. Te niebieskie punkty to są moje nadajniki. Tu Radio Solidarności Walczącej. Słuchasz Radia Solidarności Walczącej. Przepraszamy za wejście na bieżący program. Te żółte punkty, właśnie to są pielęgniarki, urządzenia, które miały mnie znaleźć. Złapać, do tiurmy wsadzić, ukać, trupić. To były urządzenia mechaniczne, elektroniczne, które szukały moich nadajników po terenie całego Wrocławia. Ten nadajnik, żeby zaczął nadawać, to trzeba było pracy wielu ludzi. Ktoś go musiał skonstruować, ktoś go musiał zmontować na zachodzie, bo to wszystko są części zachodnie. Znam kobietę, która przeładowywała tiry. Którą chcieliśmy, którą marzyliśmy, nie da się ani wymodlić, ani wyprosić, ani wynegocjować, że trzeba ją wywalczyć. Przysięgam walczyć o wolną i niepodległą Rzeczpospolitą Solidarną. Poświęcać swe siły, czas, a jeśli zajdzie potrzeba, swe życie dla zbudowania takiej Polski. Przysięgam walczyć o solidarność między ludźmi i narodami. Przysięgam rozwijać ideę naszego ruchu, nie zdradzić go i sumiennie spełniać powierzone mi w nim zadania. Od samego początku, kiedy się dowiedziałam, że taka organizacja istnieje, wstąpiłem i jeżeli pamięć mnie nie myli, to po paru miesiącach osobiście przez Hanię Łukowską Karnię i Kornela Morawieckiego byłem zaprzysiężony jako kadrowy członek Solidarności Walczącej. Potem moja działalność wynikała z przynależności do Solidarności Walczącej, czyli miałem różne zadania do wykonania i jak najlepiej mogłem, tak je wykonywałem. Spróbuj układać bibułę miastami, w jakich się ona ukazywała. Franek jest najbardziej chętny do gazet. Jaruzelski musi odejść. Chodząc do dziadka, to pierwszą rzeczą, którą słyszałem, to była wolna Europa. Później porwał mnie wybór papieża naszego na stolicę Piotrową i zryw solidarnościowy z tamtego okresu, gdzie człowiek żałował, że ma za mało lat i nie może się w to wszystko włączyć. Jedyną strukturą
prężnie działającą w Wrocławiu. To była struktura Solidarności Walczącej. Na studiach to uczestniczyłem tu we wszystkich demonstracjach. Natomiast przede wszystkim budowałem struktury młodzieżowe. I na Dolnym Śląsku powstała największa struktura młodzieżowa. Pierwsze numery ukazywały się na ramce i to tak wyglądało. Tak jak mi opowiadałaś, jak się tworzy tak, z tej ramce. Tak. Działalność w Solidarności Walczącej była tak istotna, że osobom, które nie chciały wybierać mniejszego zła, tylko chciały prawdę nazywać po imieniu. Żeby ten nadajnik do mnie dotarł, znam ją osobiście. Jak ja zrozumiałem, że ta kobieta naraża się, to wymyśliłem taką metodę, żeby te nadajniki nie szły na straty. Stworzyłem grupę, która nadawała ze swoich mieszkań. Każdy z nich miał taki nadajnik zamontowany w domu. I w ten sposób przywiązywałem ich jak gdyby do tego nadajnika. Wydawaliśmy największą w kraju gazetę w nakładzie 10 tysięcy egzemplarzy. To był Międzyszkolny Komitet Oporu Ruch Młodzieży Niezależnej. I nasza działalność przede wszystkim w środowisku szkół średnich odbywała się. Tutaj była drukarnia. Mimo kilku rewizji Służby Bezpieczeństwa nie udało jej się nigdy odkryć. Wejście z zewnątrz otwierane było przez system bloczków stalową linką. Wentylacja miała zarówno nawiew podciągnięty kilkumetrową rurą wychodzącą. No to Jurek Gnieciak, no dobrze. No to jest tak, to jest rolnik. No i wszystko się to teraz zgadza. Jest 11. No i wszystko się zgadza. To było to teraz nasze... jest 11, tak? Tak, no jest, gra. No jest mi trudno tutaj brać udział w tych przygotowaniach i organizacji obchodów, jakbym był w Polsce. Czasami to aż mnie skręca, żeby być tam. Ja się pocieszę, bo ty jesteś już z tym pokoleniem założycieli, ale tu są teraz młodzi chłopcy, którzy wtedy, w tych 80-tych latach, oni mieli po kilkanaście lat i chciałem cię pocieszyć, że coś po nas zostało, nie? No. Trochę. Nie wszyscy umrę, no omnis moria. Wariat czy prowokacja, a Zbyszek na to mówi, czy panie nie martwi, te znaczki niedługo będą oficjalnymi środkami płatniczymi w Polsce. A to jest znaczek fotograficzny, bo ja to robiłem, jeszcze nie umiałem tej techniki, nie znałem Jacka. Potem jak Jacka poznałem, żeśmy drukowali pierwsze znaczki. Była wiosna, 82 rok, no już byliśmy trochę tą walką taką związkową zmęczeni. Wtedy zrozumieliśmy, że tej Solidarności